Co pan robi? Jadę na koło Lulo. Na koło? Na Pchli Targ. Co to jest Pchli Targ? No to jest taki targ staroci, tam sprzedają stare meble, więc sprzedają jakieś szable, porcelany. Muszę iść sprzedać kolekcję misi. Co? No kolekcję misi sprzedać, rozumiesz? Całe życie zbierałem, takie były od dziecka, zbierałem misie. Pluszowe misie, różne, od wszystkich. Aha. Wiesz, i zbierałem, kolekcjonowałem, układałem na półkach. I teraz, wiesz, ludzie, nie mamy z czego żyć, stary, wiesz, no nie mamy, nie mamy na żarcie, nie mamy kasy, nie mamy, co mamy? No trzeba sprzedać misie, nie ma rady brać. Pan pokaże te misie. No nie mogę, wiesz, bo będę płakał, wiesz, ja się wzruszam, jak widzę... No te... dobra! Ja się z nimi muszę rozstać, no daj mi święty spokój. Ale ja ich jeszcze nie widziałem! No to co? No to co, że nie widziałem? No i chcę zobaczyć. A ja się popłaczę, nie chcę. Ale ja proszę! No dobra, no co? Proszę! No. Słabość mam do ciebie. No. Też obejrzę, bo wiesz, może po raz ostatni patrzę na ty. Zobacz, brać. Zobacz, kochany. Piękne! Patrz. O, piękne! Misie moje. Kolekcja moich misi. No i ładnie śmierdzą. Ach, tyle lat zbierałem, wiesz? No. Tak. Ładnie śmierdzą, piękne. Bo niektóre mają około 100 lat, są okazy, Lulo, naprawdę? Okazy. Naprawdę? Który na przykład? O, na przykład? O, już ci pokazuję, bracie. Co? Ten na przykład. O, zobacz. Ten. Stary? Starutki, bracie, ma około 100 lat, zobacz. No. O, widzisz, widzisz, ten. A wiesz, kto się nim bawił? Kto? Tym misiem bawił się sam Adolf Hitler. A. Takie ma, widzisz, o, poupalane łapki ma, o, widzisz, takie poupalane łapki. On go tak, wiesz, wsadzał do piekarnika kuchenki gazowej, tak bracie, sru i wyciągał, bracie, sru i wyciągał sru z powietrzem, tak, a raz go zapomniał, bracie, skurwiela i go zostawił w tym piekarniku, tak, cenny okaz. A ten? A ten, o, ten, bracie, ten jest szczególny, to jest mój ulubieniec, wiesz? No, niezły. To jest miś, którym bawił się doktor Jekyll. A, malutki był, wiesz, on taki był mały jeszcze, tak miał te 8 lat, to latał po śmietnikach, rozumiesz, wyciągał takie stare misie, no. Obcinał im co lepsze kawałki i strzelał go tak na okrętkę, dratwą go tak tu, bracie, strzelał. Dobre. Tak, no. No. O. A następny? O, ten, proszę. O, ten. To był stary. Kto się nim bawił? To jest łachudra, bracie, to jest dopiero, to Gruzin. Gruzin? Tak. Gruzin. Bo ma wąsy. Uważaj, tym misiem bawił się Józef Stalin. Paciak, drań, zobacz. Wkładał go skurwiel, rozumiesz, do takiej, do wagonika kolejki elektrycznej, rozumiesz? I go tak woził. Niby na Sybir i z powrotem. I tam do łagru go chował, tak się bawił do takiego łagru. I tam go, bracie, napierdzielał, rozumiesz? Przesłuchiwał, głodził, szczuł porcelanowymi pieskami, bracie, a potem pod podłogę i znikał. A. O kurde. Stalina. Stalina. Kto się nim bawił? O, ten, popatrz. Szczególnie cenny okaz, zobacz. Znalazłem go na cmentarzu. O, widzisz? Popatrz. A. To jest miś Hannibala Lectera. Zobacz go, opierdzielał go tak po kawałku. Haps, to był stopkiew. Zjadł, to mu łapkę ugryzł i zjadł. Znaczy, o, mózgu mu kawałek. Mózgu. Znaczy, rodzice nie nadążali mu tych misi kupować, wiesz? No. Tak wpierdalał. Ale miał. A jest godny. O, a ten. No? A, to jest tak. Do tego mam wielki sentyment, wiesz? A kto? Czyli to miś był? Wielki sentyment mam do tego, no. Wiesz? Aż łzy mi ciekną, że z trudem go się pozbędę, wiesz? No. 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 Jest... A czyli to miś? Uważaj, to jest miś. No? Uważaj. Profesora religii. A teraz profesor rozumiem? Się nim bawił, tak? Rozumiem. A mogę gryza? Uciekaj. Spadaj, Lulo. Sera dostaniesz i tyle. O, to popatrz tego. To jest cenny okaz, aż jak go otwieram, to aż mnie serce się kroi. Jak my go sprzedamy, wiesz, a? To my sobie, Lulo, możemy wszystko. Wiesz? Co? Możemy sobie kupić kiełbasy, sobie możemy pasztetu sobie możemy wyżreć, tak się najemy za wszystkie czasy, jak go sprzedamy, zobacz. O, a macie jaki. O, jaki malutki. Malutki jest, to i malutki misie miał. Kto? Uważaj. No. Tym misiem no. Bawił się sam Putin. Wow. Putin. Ten, co zapierdolił Ukraińcom Krym? Ten sam! Lulo! Lulo, co ty?
ty robisz? Lulo, kotku, malutki, ty świat uratowałeś. Naprawdę, ty pierdnąłeś samym Putinem. Achtung, Achtung, Gasputin.